Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry. Odwieczne pytanie, które nurtuje nie tylko nas, ale wszystkich myślących ludzi każdej epoki. Co jest ważniejsze? Mieć czy być? A jeżeli już mam, to jak pogodzić, zrównoważyć to posiadanie z byciem człowiekiem, który przez materialny konkret nie zatraci swojego człowieczeństwa. Jaką żenadę i wewnętrzne zawstydzenie budzą w nas ludzie, którzy niby opływając w dostatki, mając wielkie oszczędności na swoich kontach, są tak w spotkaniach z drugimi małymi, wewnętrznie biednymi, bo widzimy w nich pustkę. Widzimy w nich to, że dla nich bożkiem, nie Bogiem, stał się pieniądz, stało się posiadanie, a zapomnieli o tym, że są człowiekiem. Ktoś powie, jeżeli mi nie mówią, że jestem tym, który ma się uczyć, to znaczy, że jestem mądry. Ale dla nas ta mądrość życiowa, która płynie z dzisiejszej Ewangelii i którą Chrystus stawia jako priorytet w rozmowie z młodzieńcem, bogatym młodzieńcem, jest czymś innym. Nasz wieszcz Aleksander Fredro, gdy patrzył na ludzi, powiedział w jednym ze swoich utworów, że nikt ci nie powie, żeś głupi, przez to mądrym nie jesteś. Dlatego też być i uczyć się, czyli zdobywać ową mądrość, której świat dać nie może, jest podstawą człowieka. I wracamy do dzisiejszej Ewangelii. Tak naprawdę to uczniowie mieli rację, a nie Chrystus. I być może w tej chwili zabrzmi to jako herezja, bowiem oni byli wychowani w kulturze i na podstawie Starego Testamentu. A Stary Testament nie znał ideału dobrowolnego ubóstwa. Wręcz przeciwnie, Tora, przepisy żydowskie mówiły, że długie życie, liczne potomstwo i dobrobyt materialny są traktowane jako Boże błogosławieństwo. Stąd też pobożny Żyd nie widział w posiadaniu, w bogactwie czegoś, co jest złe, naganne albo może oddzielać od Boga. Wręcz przeciwnie. Stary Testament krytykował jedynie złe wykorzystywanie bogactwa, złe jego używanie, a szczególnie piętnował brak zapłaty za pracę i sprawiedliwe traktowanie drugich. Byli oczywiście ci, którzy w Starym Testamencie zajmowali miejsce uprzywilejowane. Były to wdowy, sieroty i przybysze z obcych krajów. Na bogatego Żyda nałożony był obowiązek pomocy i dzielenia się ze swoim majątkiem z tymi ludźmi. Ale chodziło o to, że posiadanie bogactwa miało służyć praktykowaniu miłosierdzia i miało być wykonywaniem Jego woli. Chrześcijanie po usłyszeniu słów Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii przyjęli na wprost Jego słowa. Wyzbywali się wszelkich dóbr materialnych, szli drogą pustelniczego życia na pustyni albo praktykowali swoje pielgrzymowanie w zakonach, gdzie ubóstwo było jednym ze ślubów koniecznych do zdobycia doskonałości. Ale nie każdy
będzie świętym Franciszkiem lub Matką Teresą z Kalkuty. My chcemy żyć, my chcemy posiadać, ale jednocześnie przy tym wszystkim, trwając w tym, chcemy pozostać ludźmi, którzy nie zatracą swojego człowieczeństwa. I tak papież Franciszek w swojej adhortacji Evangelium Gaudium, czyli radość w Ewangelii, mówi wprost i ma rację, że podziały, różnice majątkowe, bogactwo same w sobie nie są złe, ale zależy jak i w jakim stopniu opanują człowieka. Dzisiaj współczesny świat wzywa do nieograniczonej konsumpcji i własnego dobrobytu. Uważa, że jest to normalne. I gdzieś tutaj pobrzmiewa ten Stary Testament. Bóg mnie błogosławi, bo mam majątek, rodzinę, dzieci, posiadam materialne konkrety. Dlaczego miałbym czuć się opuszczony przez Niego? Ale papież mówi, zgoda, tylko muszę się sprzeciwić temu, jak traktujecie dzisiaj we współczesnym świecie to bogactwo. Mówi nie dla ekonomii wykluczenia, która sprzyja tylko bogatym i spycha na margines społeczeństwa tych, którzy, jak twierdzi wielu biznesmenów, nie umieli się dorobić. Papież mówi nie dla nowego bałwochwalstwa pieniądza, który jest negacją istoty ludzkiej. Papież mówi nie dla nierówności społecznej rodzącej przemoc. Papież mówi nie dla pieniądza, który chce bezwzględnie rządzić zamiast służyć. Papież mówi nie dla korupcji zakorzenionej w tak wielu państwach, instytucjach, krajach, również i w Kościele. A więc, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć zbawienie? I tutaj Chrystus w tym dialogu z młodzieńcem również i do nas mówi, nie chodzi o to, żeby wyzbyć się wszystkiego. Chodzi o to, by posiadając, umiejętnie z tego korzystać. By nie polegać tylko i wyłącznie na tym, co mam. Bo w każdej chwili Pan czasu i życia może przyjść i stracimy to. I jest pytanie, kto i co pozostaje. Stąd też droga do tak zwanego bogactwa duszy, czyli uwolnienia się od przywiązania do materialnego konkretu, prowadzi do prawdziwej wolności człowieka. Młodzieniec, choć był pobożny i praktykował Torę, odszedł zasmucony i nie spełnił ideału Chrystusa, albowiem jego serce było na uwięzi. Nam się wydaje, że jeżeli coś stracimy, coś, co gromadziliśmy lub posiadamy, przestaniemy być człowiekiem zauważalnym, szanowanym. Nie. Musimy umieć znaleźć ów złoty środek, że posiadanie służy mnie, mojemu rozwojowi, ale nie wpływa na gardzenie i deptanie drugich. A więc droga do prawdziwego bogactwa i zbawienia wiedzie do innego bogactwa. Takiego, które nie pokłada nadziei w sobie, które nie ufa tylko swoim możliwościom i zasobom. Bo wtedy człowiek o takim nastawieniu czuje się bogaty i mocny, ale on już nie potrzebuje Boga. Natomiast swoje życie opiera na możliwościach, które mogą w każdej chwili się skończyć. Natomiast ten ubogi w cudzysłowie wie, że sam nie da rady, że jest niejako skazany na nieustanną pomoc Boga.
Jest to trudne, moi drodzy, dzisiaj w czasach tak zmaterializowanych i w czasach, które stawiają na konsumpcję. Ale jeżeli mamy być ludźmi, którzy chcą się wewnętrznie rozwijać i mamy naśladować Chrystusa, musimy ciągle nad sobą pracować. A więc uczyć się owej mądrości. Alwin Toffler, pisarz i filozof przyszłości, powiedział wprost: analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nieumiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć. Jeżeli pozostaniemy tylko na tym, iż wszystko wiemy, bo posiadamy, będziemy owymi analfabetami przyszłości. Dlatego też wsłuchajmy się dzisiaj w słowa Chrystusa, że opuścić wszystko to nie znaczy być biednym materialnie, ale nie wiązać swego serca i nie stawać się niewolnikiem materialnego konkretu. Bo dzisiaj mam, jutro mieć nie będę, a człowiekiem powinienem zostać zawsze. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę.